Nowy sezon Formuły 1 po polsku zobaczysz tylko na platformie Viaplay. Witajcie najmilsi w ten poranek piątkowy. Chyba nigdy widzieliśmy się na lewie aż tak wcześnie, więc miło mi was widzieć. Wygląda na to, że dziś kończy się jedna epoka. Orlen ogłosił właśnie zmiany plany co do Formuły 1, czy nowe plany, czyli współpracę z ekipą AlphaTauri i odejście z Alfa Romeo i już wczoraj jakby w Puls Biznesu tak naprawdę chyba trochę wyszedł przed szereg. I ogłosił też, że Robert kończy przygodę z Formułą 1. Na tym etapie czekam jeszcze na to, co powiedziałem na ten temat Robert. Natomiast o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli o tym, że o końcu tego etapu wstępnie, o planach Orlenu w Formule 1, a potem przejdziemy przez tematy Formuły 1 cały czas bardzo ważne, bardzo mocne. Formuła 1 jest nasza, czyli prezydent FIA kontra reszta świata. Rozwiniemy ten temat, jest po prostu kluczowy w tym momencie. Toto Wolff mówi, że nikt nie poprawi rekordu Mercedesa, potem depesze o kolejnej zmianie w Alfie Romeo na kierowniczym stanowisku, o napięciach w Mercedesie. Ostatnie daty premiery już znamy, czyli przejdziemy sobie przez daty premier. Pomówimy chwilę o nowym odlotowym symulatorze Maxa Verstappena, o kamerze w każdym kasku, a na koniec odpowiedzi na wasze pytania. To jest plan na dziś. Mam nadzieję, że wam się podoba. A teraz przejdziemy do tematu, który odbił się głośnym echem wczoraj późnym wieczorem i który już dzisiaj ruszył rano, czyli to, że już po ogłoszeniu Orlenu można wnioskować, że Robert kończy etap z Formułą 1. Jutro spotkamy się live, to już powiem od razu, z Aldoną gdzieś około 18, żeby dokładnie omówić tak naprawdę karierę Roberta. Teraz w tym momencie no myślę, że nie ma sensu się skupiać na tym aż tak szczegółowo, natomiast no co tu dużo mówić, jest to koniec jakiejś epoki tak naprawdę i tak naprawdę powiem szczerze, nie myślałem, że uderzy mnie też tak bardzo, dlatego że że Robert już nie startował, tak? I te nadzieje na to, że wróci do Formuły 1 w roli kierowcy głównego były bardzo nikłe, były bardzo małe. Jednak zawsze fajnie było go zobaczyć od czasu do czasu na torze Formuły 1 i ten uśmiech, mówiąc szczerze, po wyjściu z samochodu i jemu było bardzo fajnie móc jeździć ciągle najlepszymi samochodami świata, najszybszymi. Nie oszukujmy się, no to z Formuły 1 tylko takie wrażenia, a potem już nie. Fajnie było się spotkać na torach Formuły 1 i teraz mówiąc szczerze, mimo tego, że już ścigania raczej z tego by nie było, bo byłaby to taka misja niemożliwa. Choć patrząc na Hülkenberga, mówiąc szczerze, kto wie, może jeszcze coś takiego nastąpi. To jeszcze może nie być ostatni koniec. No to jednak jakby ta świadomość, że to raczej już pożegnanie jest, nie wiem jak wy, chętnie poznam wasze opinie. Dla mnie jest lekko przybijającą, więc że bardziej niż myślałem, dlatego że ja osobiście raczej czekałem na to w pewnym sensie, aż Robert zakończy ten etap kariery i będzie mógł się skupić wyłącznie na kolejnym, czyli prawdopodobnie na wyścigach endurance, na WEC-u albo też na innych wyzwaniach po prostu, dlatego że ta Formuła 1 trochę go jednak odciągała, trochę jakby destabilizowała, trochę utrudniała podejmowanie pewnych decyzji ciężkich, więc po prostu była w pewnym sensie, była super fajna, ale też była ciężarem, tak więc wydaje mi się, że od tego momentu będzie mogło to przejść na nowe tory po prostu. Ja wiem, że są takie głosy i one mnie przerażają, więc szczerze moim zdaniem są żenujące, że tutaj, że po co dalej i tak dalej. W momencie, kiedy Robert jakby już po tym drugim etapie w Formule 1 ciągle osiąga rzeczy, które w motorsporcie żaden Polak nie osiągnął w momencie, kiedy walczy o zwycięstwo w Le Mans i ono mu się wymyka na ostatnim okrążeniu. Rok później zajmuje drugie miejsce w Le Mans, w stuletniej już historii tego wyścigu, w której żaden inny Polak nigdy nie był nawet blisko podium. Po prostu gadanie takich głupot jest żenujące, nie? Jest żenujące. Po prostu Robert ma jeszcze tak dużo do zrobienia w sporcie motorowym dla siebie i dla nas, przede wszystkim dla Polski. I tak samo jak odnosił wielkie sukcesy, największe w historii polskiego sportu motorowego, zanim wszedł do Formuły 1, to tak samo odnosił je po tym, jak zakończył ten drugi etap startu w Formule 1, więc no, absolutnie takie głosy są nieuzasadnione, mówiąc szczerze, nie wiem, jakie można bronić. No, jeśli chodzi generalnie o karierę Roberta, jeszcze od razu zapraszam na historię jednego pstryknięcia. Tam jest dużo tych historii zawartych bardzo, bardzo dokładnie. Ruszył nowy sezon, zaraz rzucę kolejny odcinek. Najnowszy jest ten, co teraz siedzi, jest o tym pierwszym teście. Jeśli chodzi o pierwszy etap startów Roberta, no mówię, na tym się skupimy jutro z Aldoną, generalnie bardziej na karierze. Natomiast pamiętajcie, już pierwsze wejście Roberta Kubicy do Formuły 1 było cudem, który szybko laicy tak naprawdę przestali doceniać. Myślę, że osoby, które oglądały Formułę 1 wcześniej, interesowały się tym i wiedziały wcześniej, kim jest Robert Kubica, wiedziały, jak to jest niesamowite. Ja nigdy nie zapomnę tego momentu, jak było Grand Prix Włoch, trzeci wyścig Roberta w Formule 1 i wyścig w tym stał na podium, natomiast no, najbardziej mnie wzruszyło, dziękuję Arturze, najbardziej wzruszył mnie ten moment, kiedy, pamiętam jak dziś siedziałem w biurze prasowym na Monzy i obok siedział Mikołaj i Romek Popkiewicz, świetny dziennikarz, który rzadko jeździ na Formułę 1, a jednak tam był i po prostu jak zobaczyłem tę grafikę, że jest R Kubica i polska flaga i jedynka, jak wyszedł na prowadzenie, po prostu łzy leciały mi po policzkach. To było niewiarygodnie dla fana Formuły 1 od wielu lat, że jakby w tym kosmosie teoretycznie dla Polaga niedostępnym nagle zobaczymy polską flagę, nazwisko polskiego kierowcy i numer 1, że prowadzi wyścigu, to po prostu jest to chwila, która teraz mnie też wzrusza, więc szczerze. Pamiętam kawał tej drogi. I pamiętam, że mimo tego, że no było widać od początku, tak jak się poznał Roberta, przynajmniej ja to widziałem, że jest to kierowca na miarę Formuły 1. Nie wiadomo było jak bardzo, jak będzie dobry. To jak był niesamowite, pokazało się, że to było Formuły 1, nie można było tego przewidzieć, ale nawet na tym etapie, mimo tego, że człowiek wiedział, że to jest ten kierowca, który spełniałby te wymogi, to wydawało się jakimś tam marzeniem i kosmosem i wydaje mi się, że dopiero w toku sezonu 2005, kiedy wiadomo było, że gdzieś tam z tyłu będzie ten test w Renault, o którym opowiadam w historii jednego pstryknięcia, że to jednak może się stać, natomiast po prostu to, co się wydarzyło, to było po prostu piękne i to było takie spełnienie marzeń. No niewiarygodny sukces polskiego sportu motorowego. To było po prostu trudne do uwierzenia. Potem cała kariera Roberta, potem wiadomo wypadek i po tylu latach przerwy, po tych wszystkich przejściach, które widzieliśmy, których wiedzieliśmy tak naprawdę, które przeżył tylko Robert, tylko on wie, ile go to kosztowało. Potem znowu powrót na tor do Formuły 1 po startach w rajdach, gdzie też odnosił sukces największe w historii polskiego sportu rajdowego. Wiele takich typu wygrywania OS-ów, prowadzenie w rajdach, w WRC, w gównianych samochodach, co dużo mówić. Nie mówię o Citroenie w RRC2, ale mówię o startowym sporcie. No ale potem powrót na drogę do wyścigów. Pamiętam pierwszy wyścig Roberta, nie wiem, szczęście na nim być, na Mugello, jeszcze w samochodzie GT. I potem absolutny przełom, czyli ten czerwiec 2017 i test Roberta w Walencji, który też miałem szczęście oglądać. Zaszczyt. W bardzo wąskim gronie, nie był to jawny test. Absolutnie szokujące przeżycie, kiedy wszystko człowieku krzyczało, żeby przekazać wam, że to jest niesamowite, co się dzieje, że nie dość, że mamy ten test, to jeszcze Robert i tak dobrze zrobił, tak dobre wrażenie. To już był kolejny niesamowity krok, naprawdę wszyscy byli w szoku, tam na miejscu w garażu, w tej drobnej grupce ludzi z Renault, inżynierów. Alan Permain był tam przecież, czyli jedna z głównych postaci od wielu, wielu lat w Renault. I no znowu wydawało się, że to marzenie znowu zaczęło żyć, może było ciągle odległe, potem znowu kilka jest w Renault, kilka testów i najważniejszy, wydaje mi się, przełom, którego żeśmy nie docenili. Znaczy ja to doceniałem, mówiąc szczerze, ale jednak jakoś nam to przeszło obok nosa, że Robert dostał szansę testów Bodzi nowej generacji w testach na Węgrzech, gdzie w ogóle było mnóstwo kibiców, to była kolejna cudowna atmosfera. I te trybuny, które krzyczały dziękujemy, dziękujemy, dziękowały Renault. Fakt, że Robert wyjeździł sobie szansę pojawienia się w oficjalnych testach Formuły 1 w bolide nowej generacji, to był ogromny krok i to był ogromny wyczyn. Nawet gdyby się potem już nie pojawił Formuła 1, to było niesamowite osiągnięcie. Znowu wyjeżdżone. Oficjalne testy z fabryczną ekipą. Poza trąceniem drzwi garażu przy wyjeździe, że spadła jeszcze tablica z napisem Hülkenberg, bo była nad garażem, z którego wyjeżdżał. Wyszły bardzo, bardzo dobrze. To był czwarty czas tego dnia. Szósty czas całych testów dwudniowych na 21 uczestników. No, po prostu po tylu latach przerwy w tak różnym samochodzie jeszcze do tego. Ewenement. I ostatecznie z Renault nie pokleiło, bo tam wiele powodów, o których i mówiłem, i pisałem w Niezniszczalnym, którego wydaje mi się znowu staje się aktualny, polecam. Będziemy do niego jeszcze wracać. Tu jest w zasadzie to wszystko spisane dość dokładnie. Zmiana tego toru Robert wiąże się z Williamsem, z którym jeździ kolejne testy, kolejne próby. Mniej jawne i bardziej jawne aż w końcu w grudniowy test w Abu Zabi. Historyczny z kilku powodów. wydawało się, że robię to już klepnięte miejsce, już potem sam przyznawał też, że w wywiadach, że mówiąc o Formule 1, że wydawało się, że na 99% już to po prostu, że to miejsce ma, było obiecane de facto. I nagle wolta na rzecz Sergieja Sirotkina, który naprawdę dobrze się spisał w testach, ale to nie chodziło o czas okrążeń, tak? To były kwestie innych argumentów, mówiąc w skrócie, nic nie mieszając, to po prostu była to rywalizacja w Formule 1 i to nie ma co tutaj gadać, że to źle, że na pieniądze polecieli, ten niedobry z Rosji. Nie, to nie o to chodzi. To jest Formuła 1 i tutaj po prostu do samego końca nie wiadomo, tak naprawdę nie ma pewności. Ostatnie czasy pokazały, ja zawsze mówiłem, że nic nie jest pewne, dopóki się nie ogłosi, nawet jak jest podpisany kontrakt, dopóki się go nie ogłosi, a się okazało, Piastri pokazał w zeszłym roku, że nawet jak się ogłosi kontrakt, co zrobiło Alpine, to tak naprawdę to jeszcze nie jest pewne, więc po prostu tak działa Formuła 1. Natomiast to była chyba największa strata w tej drodze powrotnej, w sensie, że Williams już się staczał po równi pochyłe, już zaczynał sięgać z dnia, ale jeszcze tym bolidem dawało się pojechać. Jeszcze dawało się zdobyć punkty, więc gdyby Robert pojechał faktycznie w sezonie 2018, myślę, że ta kariera ułożyłaby się inaczej dla niego. Natomiast ostatecznie przed sezonie 2019, w najgorszym momencie dla Williamsa, kiedy już Claire Williams posadził go totalnie na kolana, to nie był zespół Formuły 1, absolutnie. To nie był bolid Formuły 1, to była niższa klasa, tak jak Alonso mówił GP2 engine na silnik Hondy, tak w Williams było z całą pewnością bliżej stawki GP2 niż w stawce Formuły 1. Prawda jest taka, że gdyby to nie była brytyjska ekipa, z całą pewnością by po nich leciał cały świat, bo Brytyjczycy nagrywają całą narrację tego, co się dzieje w Formule 1. Wszyscy potem trambili, natomiast jako, że to jest ich zespół, no to było to tak ładnie jakoś przygłaskiwane i oczywiście jeszcze ubierane w tą kołderkę, że tutaj nasz Bryt, tak, George, taki zdolny, co okazało się święta prawda, super zdolny. Więc jakoś to tam, dopóki Williams nie zaczął w pewnym sensie stawać na nogi. Natomiast no, wydaje mi się, że sprawiedliwością tego sezonu ostatecznie było to, że to Robert zdobył ten punkt na 2 lata w Grand Prix Niemiec. Też pamiętam w ogóle ten wyścig, czekanie tak naprawdę pod siedzibą Alfa Romeo, co zdecydują sędziowie w sprawie przewinienia Alfy i potem też tego vloga, którego robiłem z samochodu przed ruszeniem do domu, że mam ten. To naprawdę było bardzo ważne wydarzenie i taki punkt sprawiedliwości, jak to nazwałem. Mam nadzieję, że go pamiętacie, będziecie pamiętali. Rozstanie z Williamsem, pamiętam, ogłoszone w Singapurze. Ruch wyprzedzający, bo tak naprawdę Williams już miał plany co do Nicolasa Latifi. Pamiętam, jak spotkałem Roberta w Singapurze dzień wcześniej. Jeszcze był taki poturbowany, bo miał ten upadek na schodach zepchnięty. Był dość mocno pobijany, miał przed sobą najtrudniejszy wyścig formuły fizycznie i też się zastanawiał, jak to wyjdzie. Ostatecznie był to jeden z niego najlepszych wyścigów na tym sezonie. Podobnie zresztą jak i Monako na przykład. Wszystkie te wyścigi, gdzie liczy się kierowca. Tym szrotem Robert po prostu wyjeździł więcej. Łącznie z deszczowym Grand Prix Niemiec, gdzie znowu liczył się kierowca. Pożegnanie z Williamsem. Claire Williams tak położyła tak naprawdę ten powrót, tylko jakby... Może jutro to omówimy, szczerze, tak mi się wydaje. Natomiast 2020 rok, związanie z Orlenu, z Alfą Romeo, Robert zostaje kierowcą rezerwowym, rozwojowym, nowe otwarcie. Fajny etap, ciągle rodzi się nowa nadzieja, że Roberta w Formule 1 jeszcze zobaczymy. Szczerze mówiąc, jedna z osób kluczowych w tej ekipie też tę nadzieję podsycała. Dziękuję bardzo, Kozłowski, za abonament. Przepraszam, nie widzę wszystkich waszych reakcji i tak dalej. Po prostu jestem trochę zanurzony sentymentalnie w tym, co mnie teraz dopiero uderzyło. Nie wiem, szczerze nie wiem, czy zobaczymy jeszcze. Trzymam kciuki, naprawdę obserwuję, mam kontakt z tymi młodymi, znanymi kierowcami. Mamy świetny narbek kilku kierowców, którzy mają potencjał, moim zdaniem, znowu na wejście do Formuły 1. A jednak widzę, jakie to są trudności, jaka to jest droga i po prostu mam w sobie taką, tak jak będę trzymał kciuki za nich i będę im pomagał po prostu, tak jak będę mógł, jak mogę ze swojego stanowiska, tak cały czas mam z tyłu taką obawę, że za mojego życia to się może nie wydarzyć, już nie zobaczymy Polaka w Formule 1. Cały czas tak wiele osób sobie nie zdaje sprawy, laików, jak niesamowitym wycznem, jak daleko ta Formuła 1 zawsze była i ciągle jest dla Polaków. Bo dodam jeszcze, wracając do Williamsa, że gdyby Robert jeździł z innym paszportem, też by się tam mogło inaczej układać, to inna sprawa. Szczególnie z paszportem z UK, to wiadomo. To jest potem ten etap w Alfie Romeo i jedna wysoko postawiona osoba z Alfy nawet mi sugerowała, że to na dobre już i tak dalej. I taki, no, widać było w tym jakiś taki cień takiej nadziei, że faktycznie, że gdzieś tam z tyłu jest fotel wyścigowy, praktycznie prawdopodobnie po sezonie 2020 i to nie następuje. Kimi Räikkönen zostaje w składzie, trzyma się stołka jak może. Nie mam pretensji do Kimiego, tak samo jak nie można być do Sirotkina. To jest Formuła 1, każdy gracz ma, zespół podjął decyzję, natomiast no, Kimi miał już tam nie jeździć, tylko zadzwonił do właściciela Saubera i ten właściciel zadecydował, że jednak Kimi zostaje. Ja nie jestem też przekonany, że ten fotel trafiłby do Roberta, bo tam już Fred Wasser rozgrywał swoją grę. Z jednej strony miał sponsora dużego, tytularnego, który no, czekał na ten fotel, ale jednak no, potrzebował. Wasser wiedział, że Orlen nie jest tam dla Roberta, wbrew głupim opiniom, które krążyły, tylko jest tam po prostu dlatego, że chce być Formuła 1 dla komunikacji i na tym grał. Więc mógł mieć i partnera, i dobrego kierowcę rozwojowego, i rezerwowego, bardzo dobrego, i jeszcze do tego ugrywać, sprzedać ten fotel komuś innemu. I poszedł po prostu tym torem, poszedłby tym torem w 2021 roku, co poszedł w 2022. Natomiast tak czy inaczej, znowu mamy ten szansę na pożegnanie, tak naprawdę to jest coś, co wam sugerowałem. No, zawsze trzymamy kciuki, żeby Robert wrócił, ale coś tam z tyłu głowy mówiło, że ta Monza. Jeszcze podczas Holandii, tak, Robert wrócił na zero w Holandii i już pisałem, mówiłem, że mam nadzieję, że będzie jeszcze Monza, że to będzie ten moment, żeby na tym torze móc się ewentualnie już pożegnać z Robertem w Formule 1, tak? Czy licząc, że to nie koniec, ale jednak mieć z tyłu głowy, że to może być to, żeby celebrować tę Monzę znowu, która będzie. Kimi tak zapadł na COVID-a i Robert go zastąpił, schodzi z miejsca, z ulicy, na ultra ciężkim torze na Zandvoort, kiedy Formuła 1 tam wraca. Bardzo, bardzo ciężki tor w ogóle, no pod wieloma względami bardzo wyjątkowy, ze względu na profilowany łuk, na przykład dwa tak naprawdę duże, ale szczególnie ten jeden profil dalej. Tylko jeden trening i od razu kwalifikacje, w których Robert powinien być ostatni, a nie był. Był przed kierowcami Hasa, co było moim zdaniem bardzo dużym wyczynem. Potem dojeżdża do mety za Giovinazzi. Po jednym treningu kwalifikacje, rzut na głęboką wodę, jeszcze w bolidzie, którym nie pasował. W kwalifikacjach 16 pole. Mówię, powinien być ostatni. Fakt, że dwie kary pomogły, ale kierowców Hasa wyprzedził normalnie, fair and square. 15 miejsce na mecie za Antonio Giovinazzi, regularnym kierowcą wjeżdżonym w ten bolid od lat i od tego sezonu, już w parze w drugiej połowie. I potem Włochy, Monza. Znowu tylko jeden trening, bo weekend sprinterski. Czyli zero szansy, żeby wejść w ten rytm. Potem kwalifikacje, 19 pole, sprint 18 miejsce i wyścig główny miejsce 14, znów za plecami Antonio Giovinazziego. I to jest ten ostatni występ, moim zdaniem bardzo dobry. A potem jeszcze, no znowu, wydaje mi się, czekaliśmy jeszcze, chociaż ta nadzieja już robiła się wyblakła, tak? Blaknęła, może to dobre słowo. Ale ciągle jeszcze kilka wybranych treningów. Ostatni w Abu Zabi bardzo przekonywający na pożegnanie. Ja wiem, że treningi i testy to nie to samo, co wyścigi, ale jednak pewien zakres takich czasów dużo mówi, szczególnie dla kierowcy, który no, nie jest wjeżdżony w rytm szybkich kółek na świeżych oponach. To jest bardzo ważne. Na koniec testy opon w Pirelli, tajne. Tak naprawdę nic z nich nie zobaczyliśmy. I to były ostatnie jazdy na dziś. Póki co. Więc zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, po prostu. Jedna rzecz, bo widziałem różne komentarze już wczoraj, rzucanie pretensjami do Orlenu, że jest jakieś 3 zmarnowane lata, jest bardzo niesmaczne, bardzo mało przemyślane, bardzo no, głupie, mówiąc szczerze, jest to absolutnie, moim zdaniem, takich rzeczy nie wolno mówić i pisać, jest na to kilka powodów. Ja wiem, że to nie jest teraz najpopularniejszy brand w naszym kraju, ale dzięki nim ostatecznie mieliśmy Polaka znowu w Formule 1. Robertowi udało się wrócić, to był ten jeden brakujący duży element i tego nie możemy zapominać. I potem pojawił się przez lata także na torach Formuły 1. Dzięki nim tliła się ta nadzieja, że może znowu będziemy mieć Polaka w Formule 1. Dzięki nim mieliśmy jeszcze te 2 wyścigi i tą Monzę, żeby się pożegnać. Czy dało się walczyć w fotel Formuły 1? Przypuszczam, że była taka opcja, przypuszczam, że pewne rzeczy dało się rozegrać lepiej. Natomiast łatwo jest powiedzieć tutaj teraz, jak siedzę sobie, prawda, przed ekranem, chociaż śledziłem to z bliska, czy krytykować. Trudniej było to zorganizować, mówiąc szczerze, bo jeszcze raz, to jest Formuła 1, więc to nie jest tak, że się mówi, o tutaj, to w takim razie my tutaj ten, wy tutaj ten, tak? No nie, to tak nie funkcjonuje. Jest to najtrudniejsze środowisko, jeśli chodzi o biznes, i politykę, i finanse, mówiąc w skrócie. Wiem, że Orlenowi bardzo zależało na tym, żeby umieścić Roberta w tym samochodzie, ale się nie udało i tyle, więc skąd te pretensje w ogóle, że mieliśmy polskiego sponsora tytularnego w Formule 1? To jest w ogóle absolutnie Żenujące są takie opinie. Podstawowa rzecz też, to co też wyłuszczam od początku, Orlen nie wszedł do Formuły 1 dla Roberta Kubicy. Robert skorzystał z tego, że Robert Kubica był i jest nadal jedynym kierowcą, który w Formule 1 może jeździć, czy to w wyścigach, czy to w treningach. Po prostu Robert już tam był. Plus oczywiście wizerunek Roberta i międzynarodowy, i w Polsce. To było ważne. Natomiast Orlen wszedł do Formuły 1 ze względów biznesowych i wizerunkowych i zostaje w Formule 1 po dojściu Roberta także z powodów biznesowych. Bo ma w tym cel i czerpie z tego korzyści, mówiąc w skrócie. I tyle. Koniec, kropka. Ponad wszystko jeszcze raz ta krytyka. Jaki to daje sygnał? Że co? Że nie warto jednak się w to mieszać, nie warto sponsorować, czy to kierowców doświadczonych, czy juniorów nawet, którzy teraz inną potrzebują wsparcia. Po co? Jak co się nie zrobi, to teraz się znajdzie jakiś as, co będzie krytykował i wysyłał pretensje. Przecież to w ogóle szkoda się pchać w takie rzeczy, jeżeli takie są reakcje. To po prostu szkodzi całemu środowisku motorsportowemu w Polsce takie gadanie i nalatywanie na większego polskiego sponsora za to, że jest w Formule 1, że był w Formule 1, że wspierał Polaka, a coś się nie udało. Jest po prostu strzelaniem gola do własnej bramki, strzelaniem sobie w stopę, jest podkopywaniem misji motorsportu w Polsce. Absolutnie karygodne. Nie może takich rzeczy robić. Co dalej z Robertem? No, czekamy na ogłoszenia, na wypowiedzi. Natomiast to, co najważniejsze, będzie mógł się skupić na nowym etapie kariery, bo jednak ten taki rozdźwięk, rozstrzał, moim zdaniem, hamował Roberta w wielu kwestiach. To, że był przypisany do Formuły 1, do ekipy, to nie była ekipa fabryczna tak naprawdę, Alfa Romeo to franczyza. To jest ten sponsor tytularny, ale jednak jest to brand, z którym się wiążesz, więc i Formuła 1 ma też inne brandy, więc przywiązanie do niego blokowało pewne ruchy, utrudniało zmiany. Natomiast wydaje mi się, że no tak jak Robert mówił wcześniej, zapowiadał, długi dystans będzie teraz jego głównym tematem. Jest jeszcze kilka miejsc w Hypercarze, natomiast przypuszczam, nie jestem pewien, czy są to miejsca na tyle atrakcyjne, żeby Robert chciał w tych fotelach jeździć, to się jeszcze okaże. Bardziej prawdopodobne jest LMP2, o czym też Robert mówił w tym wywiadzie, że cały czas no druga najwyższa kategoria i generalnie chyba najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia sportowego, choć Hypercar teraz się bardzo rozwija, przeżywa boom, teraz będzie więcej Hypercarów, ale to się jeszcze ustabilizuje i w tym LMP2 po prostu już bez tego przywiązania do Formuły 1, bez tej, prawda, drugiej ręki czy drugiego oka zwróconego na królową sportów motorowych, po prostu możliwość kontynuowania kariery. Mówi się, że ma to być WRT, jest to w zasadzie to byłby najbezpieczniejszy strzał, bo jest to zespół ostatecznie, z którym Robert wchodził do długiego dystansu na dobre w LMP2 i z którym od razu zdobył Mistrzostwo Europy, z którym prawie wygrał wyścig w Le Mans. Myślę, że Prema ostatecznie, no mimo tego podium, tak naprawdę jakby w skali sezonu, i to było widać, Robert tego nie ukrywał, jednak rozczarowała, więc swoją postawą, więc przypuszczam, że to. Natomiast no, jeszcze zobaczymy, tak, tutaj tylko Robert może ogłosić tak naprawdę, co dalej. Ja natomiast no, czekam z entuzjazmem na to, co się wydarzy, dlatego, że wiem, że jeszcze dużo rzeczy jest do wierzenia w motorsporcie w różnych dyscyplinach i że Robert ma to w sobie, żeby te rzeczy robić dalej. No jeszcze raz się odniosę do tych kretyńskich komentarzy, po co dalej i tak dalej. Nie wiem, jakim trzeba być ignorantem albo ile trzeba mieć urazu jakiegoś, nie wiem, dziwnego, jak bardzo nie wiedzieć, czym jest sport motorowy i co się w tym sporcie motorowym działo przez lata polskim, żeby po takich wynikach, jakie Robert ciągle robi w sporcie samochodowym, ciągle niedostępnych dla innych polskich kierowców. To jest najważniejsze. Pieprzyć głupoty, wybaczcie, że to już nie trzeba, by sobie dał spokój, po prostu żenujące. Myślę, że osoba, która się mieni fanem sportu samochodowego i tym, że się na nim zna, nie może być takich rzeczy. No chyba, że po prostu nie lubi Roberta, tak, no to wtedy oczywiście mamy wolność słowa, absolutnie. Natomiast jest to nieuzasadnione w żaden sposób sportowo takie gadanie i tyle. I tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Przechodzimy do planów Orlenu. Formuła 1 zostaje, ale zmienia barwy. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: popularność Formuły 1 w ostatnich latach dynamicznie wzrosła. W poprzednim sezonie wyścigi Grand Prix śledziło w telewizji 445 milionów widzów. a liczba obserwujących zmagania najlepszych kierowców na świecie z trybun w trakcie weekendów wyścigowych przekroczyła 5 milionów. W 2021 roku oglądalność materiałów wideo na oficjalnych kontach Formuły 1 wzrosła 50% i sięgnęła pułapu 7 miliardów odsłon. Natomiast poziom zaangażowania fanów w mediach społecznościowych wyniósł 1,5 miliarda, co przełożyło się na wzrost aż o 74% rok do roku. Formuła 1 to nadal jest najlepsza platforma marketingowa dla wszelkich marek, szczególnie dla marek, które działają w automotive i chcą mieć przełożenie bardziej międzynarodowe. Jeżeli nie poprzez zwiększanie zasięgu swoich stacji czy produktów międzynarodowo, to chociażby poprzez załatwianie biznesów międzynarodowych, które się przekładają na przykład na lepsze oferty, lepsze ceny na surowiec, który potem jest przerabiany. To o to chodzi. AlphaTauri, współpracę z Alfą Tauri, czytamy: w sezonie 2023 logotyp Orlen będzie eksponowany na nosie bolidu, na tylnym skrzydle, na deflektorach, czyli te boczne takie tablice stabilizujące, obręczy halo, lusterkach, kombinezonach oraz ubraniach kierowców, a także mechaników. Dodatkowo znajdzie się w padoku oraz na ściankach mediowych, czyli tam, na których tle się robi wywiady, a kierowcy wezmą udział w kampaniach reklamowych realizowanych przez PKN Orlen. Nowa umowa przewiduje także objęcie sponsoringiem tytularnym zespołu Scuderia AlphaTauri eSports. AlphaTauri, no nie wiadomo, zobaczymy jak sobie poradzą. Poprzedni sezon, co tu dużo mówić, słaby, ale szczerze Alfa Romeo też miała większy potencjał. Spisała się bardzo dobrze, ale moim zdaniem po pierwsze Alfa Romeo jest jednym z głównych kandydatów na to, żeby jednak spadać w dół. Do góry wiem, że nie można spadać, ale generalnie aby spadać. Obym się mylił, oczywiście życzę wszystkim jak najlepiej, ale jak się patrzy na to, jak funkcjonują zespoły Formuły 1, no to Alfa jest jednak tym samym elementem. Świetny zespół, który pewnie zaraz będzie stawał na nogi pod nowymi rządami, ale raczej będzie na tym dołku, który się zaczął jeszcze w połowie zeszłego sezonu. Dobrze, że Orlen wyszedł z Alfy, moim zdaniem, że po tych 3 latach, kiedy podwiedzano nadzieję i kiedy, tego nikt mi nie mówił szczerze, ale widziałem jak się tam zachowywano, szczególnie z strony Alfy, i wiem jak to się te rzeczy rozgrywa i wiem też jakie były nastroje, więc sam też dostawałem takie sygnały, że dawano nadzieję, że będzie ten fotel dla Roberta i tego po prostu nie zrobiono. A to jest znowu, to jest Formuła 1, to jest ten biznes, klub piranii. Więc dobrze, że się pożegnano. Plus jeszcze inna kwestia, no te dane, które teraz przeczytałem w oświadczeniu Orlenu, one sprawiają, że ten boom popularności Formuły 1, cały ten konflikt, który się teraz dzieje, oczywiście o wejście Andrettiego, to jest pokłosie tego, że Formuła 1 bardzo, ale to bardzo szybko zyskuje na popularności i wartość bardzo szybko wzrasta całej. Więc także i sponsoring tytularny robi się droższy o wiele. Stawki wzrosły. Tymczasem bez Roberta to już nie ma takiego rozmachu w komunikacji w Polsce, więc wydaje mi się, że nie było sensu się trzymać faktycznie na siłę tego sponsoringu tytularnego i zespołu, z którym ostatecznie, co by nie powiedzieć Alfie Romeo, to jednak jako partner była dobrym partnerem dla Orlenu, to wiem, takim mocnym, na którym można było polegać, szczególnie w tych kwestiach właśnie marketingowych w działaniach profesjonalnym. Williams to była jedna wielka kaszana, tak jak jeździli na torze, tak się zachowywali to od lat. Williams jechał na tym, my jesteśmy Williams, to we are Williams. Takim brytyjskim zadawaniu samym w sobie, w którym celowała najbardziej szefowa Alfa Romeo, czyli Sauber, było o wiele bardziej profesjonalne. Natomiast wydaje mi się, że zmiana barw na Alfa Tauri, juniorski team Red Bulla jak najbardziej. Dobre posunięcie, trzymam kciuki za nowy zespół. Pamiętajmy też, że jest to decyzja wizerunkowo-biznesowa i globalna i że znów, tak jak wcześniej wam to tłumaczyłem, zresztą nie tylko ja. Orlen był w Formule 1 nie dla Roberta, tylko po prostu miał szczęście, że był Robert, który mógł się pojawić w tym projekcie i zostaje w Formule 1, kiedy najwyraźniej nie będzie tam Roberta. Co do Roberta jeszcze Orlen oświadczenie. Nowa umowa oznacza zakończenie 3-letniej współpracy koncernu z Sauber Motorsport. Robert Kubica pozostanie ambasadorem marki Orlen, a w najbliższych dniach przedstawi swoje plany wyścigowe na sezon 2023, czyli Robert przedstawi w najbliższych dniach i piłeczka jest po stronie Roberta. Jutro jeszcze raz live z Aldoną. Myślę, że koło 18 zaczniemy, żeby sobie przejść na spokojnie przez te lata i się zastanowić, co będzie dalej. Będziemy oczywiście do waszej dyspozycji. Zanim przejdziemy dalej, a temat jest palący, bardzo dobry, very hot, call for action, który należy robić, żeby walczyć o algorytma waszego, więc jeżeli lubicie moje materiały, jeżeli podoba się ten materiał, poproszę o lajka, naprawdę to doceni wasz algorytm, bo jest wasz. Chętnie zobaczę też komentarze pod materiałem i oczywiście suby i dzwoneczki. Sub jest taki, subskrybuj, dzwoneczek, to są jakby kolejne elementy, które wspomogą mi kontynuować pracę na tym kanale, mówiąc w skrócie. Więc jeżeli chcemy się dalej spotykać, jeżeli chcecie dać mi tę zachętę, to bardzo docenię choć taki wkład. Przechodzimy do tematów formułowych, świeżych. Formuła 1 jest nasza, grzmi prezydent FIA, który walczy zresztą świata z całą Formułą 1 w tym konflikcie, który tak naprawdę jest, wydaje mi się, bardziej światopoglądowy już teraz i oczywiście biznesowy. Przypominam, o tym mówiłem w zasadzie i w pierwszym, i w poprzednim fanvlogu, a potem rozbudowałem temat w follow-upie w Expresso. Zespoły były oburzone komentarzami prezydenta na temat tych $20 miliardów, że przekroczył kompetencje Mohamed Ben Sulayem, że szkodzi interesom Liberty, i podkreślały w liście do ekip, że prezydent nie ma prawa weta, jeśli chcieliby sprzedać Formułę 1. Tymczasem zdania są podzielone w tym temacie, bo zdaniem Automotor und Sport, choć FIA faktycznie nie może wnikać w takie komercyjne decyzje Formuły 1, to jednak inne kwestie nie są aż tak oczywiste i pisze Automotor Sport, co zresztą też na to się powołał prezydent w swojej wypowiedzi, że jest ta klauzula Don Kinga, czyli słynnego promotora bokserskiego, i że FIA jednak ma prawo weta, jeśli dojdzie do momentu, w którym Liberty chciałoby sprzedać Formułę 1. I że jest to duża siła, można na takim prawie na przykład dużo zarobić. Natomiast potem jeszcze wypowiedź Ben Sulayema: mistrzostwa są nasze, my je tylko wynajęliśmy. Tłumaczyłem wam w Expresso, jak jest zbudowana Formuła 1, także to jest ten jakby połączenie, trójkąt zespoły, Liberty, znaczy zespoły tak naprawdę, no, Liberty niżej i FIA. Zespoły robią show, Liberty jakby dba o finanse, FIA jest policjantem, który tego pilnuje, ale ma też coś więcej do powiedzenia. FIA wynajęła Formułę 1 za $360 milionów, z tego co się mówi, na 100 lat. Więcej niż 100 lat, ale w tym drugim mówię na 100 lat, Berniemu, za bezcen, mówiąc szczerze. Natomiast brand należy cały czas do FIA i Formuły 1. No i po prostu wygląda na to, że jednak FIA ciągle ma coś do powiedzenia i moim zdaniem jest to absolutnie słuszne. Dlaczego? O tym jeszcze powiem, bo są różne głosy. O co ten konflikt mamy mieli? O pieniądze i o władzę. W tej kolejności. Power struggle to się nazywa. Zespołom chodzi o coś więcej niż te jakieś tam zasady i tak dalej. Chodzi na przykład o to, że prezydent walczy o to, żeby Andretti wszedł do Formuły 1. Wbrew wszystkim, wbrew zespołom Formuły 1, które popiera Liberty. Jest to biznes kontra sport i tylko o to tu chodzi, tylko i wyłącznie. To Mohamed Ben Sulayem poradził Andrettiemu, jak ma zaszachować inne ekipy. W Automotor und Sport podczas rajdu Monte Carlo powiedział, że rozmawiałem z Mario i Michaelem Andretti podczas weekendu wyścigowego w Miami. Udzieliliśmy im bardzo jasnej odpowiedzi. Chcemy producenta, powiedzieliśmy Andrettiemu, żeby pracował z jednym z producentów i oni to potraktowali poważnie. My ich wyznaczyliśmy im cel, a oni się spisali. To jest oczywiście General Motors i Cadillac, który chce wejść. To szach i mat. Szczerze mówiąc, teraz Formuła 1 nie ma żadnej logicznej odpowiedzi na odrzucenie sportowej odpowiedzi na odrzucenie Andrettiego. I to jest coś, za czym stał prezydent FIA, z czym stoi jakby w opozycji do wszystkich ekip Formuły 1 i do Liberty w tym, czyli tych wszystkich, którzy trzymają te miliardy. FIA jest organizacją non-profit i nie zarabia tak naprawdę pieniędzy. Jak zarabia, to absolutnie drobniaki, tak, centy w porównaniu z tym, co zarabia cała Formuła 1. Co więcej, ostatnio Sulayem powiedział, że FIA ogłosiła ten przetarg jakby w pewnym sensie, czy jakby zbieranie listów financyjnych, że póki co tylko Andretti wyraził gotowość do dołączenia do stawki, bo Andretti tylko jest przygotowany na to, jest jednym wiarygodnym zespołem, człowiekiem, firmą potężną, którą można było, nie ma lepszych kandydatów, nawet w połowie tak dobrych, się mówi o jakichś Panterach, Srerach i tak dalej. To jest w ogóle absolutnie nieprzystające do tego, co oferuje Andretti teraz, kiedy ma Cadillaca, a mimo tego jest cały czas ten opór. On jest oczywiście czysto finansowy, tam też tłumaczyłem. Ben Sulayem odbył spotkanie z prezydentem General Motors, Markiem Roysem. Czyli znowu wychodzi przed szereg. Działa wbrew zespołom. Mówi, jak możemy powiedzieć nie wielkiemu koncernowi? Mówimy o Stanach Zjednoczonych, mamy tam 3 wyścigi, to bardzo zdrowy nowy rynek. Ja nie zostałem wybrany, aby zarabiać pieniądze, dodaje jeszcze Ben Sulayem, to akurat super fajnie. Wybrano mnie, abym dbał o motorsport. Potrzebujemy mocnej i sprawiedliwej FIA. To dla nas bardzo ważne. Zespoły mogą mówić, że odbierają nam kawałek tortu, bo niby, że to chodzi o podział zysków. Owszem, ale czego chcą? Może powinniśmy wyrzucić 5 zespołów z Formuły 1, żeby zostało więcej pieniędzy. Można na to patrzeć w obie strony. Słuszna uwaga znowu Sulayema. Nie mogę blokować producenta, to byłoby złe. Możemy dodać 2 zespoły więcej. To mówią przepisy, już znowu się powinien regulamin, jeżeli są wiarygodne i pochodzą do tego poważnie, wówczas powinniśmy dopuścić nową ekipę. Musimy być otwarci, znaczy musimy trzymać otwarte drzwi dla poważnych kandydatów. To może zachęcić kolejne zainteresowane strony. I te kolejne zainteresowane strony są tutaj kością niezgody tak naprawdę. W krótkim czasie, być może nawet w przyszłym tygodniu, inny producent może zapisać się na regulacje silnikowe 2026. To dopiero interesujące, co to byłby za producent. Żeby jednak Cadillac miał sam produkować silniki, to akurat nie byłby dobry ruch dla nich moim zdaniem, ale przynajmniej by znowu wzmocnili. Chociaż mówią, że mają podpisany Cadillac, że mają już podpisaną dostawę. Moi mili, zespoły martwią się owszem o podział zysków, tak między siebie, między dziesiątkę dzielą większość dochodów Formuły 1, ale nie, tak naprawdę jest to większa chciwość, bo wiecie, mamy limit budżetowy i oni nie potrzebują tych pieniędzy, żeby przetrwać. Oni już te pieniądze mają tak naprawdę z podziału tego, co jest teraz, plus jeszcze nie trzeba już tylu sponsorów, żeby się dobić do tego limitu. On zabezpiecza stronę sportową, więc są pieniądze z amerykańskiego rynku, które teraz gromadzi Andretti. Chcą dobrać po prostu Andrettiemu. Andretti ma sponsorów, ale nie ma miejsca w Formule 1. Oni mają miejsce w Formule 1, a nie mają tych sponsorów. I to jest tylko i wyłącznie gra o to, żeby ich zgarnąć. I to jeden z powodów, dla których moim zdaniem FIA powinna mieć coś do powiedzenia zawsze. Nie powinna być tylko policjantem. Z całą pewnością nie powinna być usunięta z tego równania. Powinna być w pewnym sensie przyzwoitką w towarzystwie, które siedzi na pieniądzach i patrzy na nich z góry i uważa, że te pieniądze dają prawo do rządzenia nimi i wszystkiego. FIA działa w naszym imieniu kibiców, bo oni na nas też patrzą z góry tak naprawdę i nie miecie co do tego wątpliwości. Te wszystkie gadanie, że o inkluzywności, o równości, o tym jak fani są ważni. Im więcej o tym mówią, tym bardziej trzeba uważać. Jest to czysta hipokryzja. Są to ludzie, którzy traktują świat z góry z tego stosu pieniędzy, a FIA stoi w opozycji. Odniosę się do komentarza Michała, którego pozdrawiam, pod Expresso, który powiedział, że to jest dokładnie powód, dla którego trzeba się jak najszybciej pozbyć FIA. Moja odpowiedź była: wyobraź sobie, że Arabia Saudyjska kupuje Formułę 1 za $50 miliardów i w przyszłym roku połowa kierowców pochodzi z krajów arabskich. Bo tak. Właśnie dlatego FIA powinna mieć coś do powiedzenia na temat tego, jak powinna wyglądać Formuła 1. To jest taki skrajny przykład, ale faktycznie. Ktoś może sobie kupić Formułę 1 i wstawić na przykład, nie wiem, będzie miał 20 synów i wstawi sobie do zespołów 20 synów swoich. I co to? Będziemy oglądać taką Formułę 1? Przecież to jest jakiś absurd. Musi być trzecia strona niekomercyjna, która cały czas będzie miała prawo weta. I tą stroną jest właściciel Formuły 1, który ją wynajmuje. Tą stroną jest FIA. Trzeba też pamiętać, że FIA nie została stworzona dla Formuły 1. FIA to jest organizacja, to jest związek klubów, który ma inne cele statutowe, po prostu w motoryzacji cywilnej, plus jeszcze opiekuje się innymi dyscyplinami sportu. Sulayem, 14-krotny mistrz Środkowego Wschodu w rajdach, był w Monte Carlo i powiedział w wywiadzie dla Dertfish, że powinienem poświęcić więcej czasu rajdom, bo zostałem wciągnięty, zostałem zassany w Formułę 1. Jednak jestem tutaj, czyli w Monte Carlo, więc będę zarządzał lepiej moim czasem między Formułą 1 i rajdami. Muszę poświęcić więcej czasu rajdom, aby je naprawić. Rajdy faktycznie wymagają trochę tam ingerencji, bo moim zdaniem potrzebowały zbyt daleko z hybrydowymi układami napędowymi. Był to duży błąd. Tak czy inaczej, FIA to jest misja, moi mili. Od tego są. Ale oczywiście muszą się poprawić, dlatego że są cały czas głosy, żeby ich wyrugować z tego całego równania i oczywiście sędziowanie wyścigów i zarządzanie cenie wyścigami to jest coś, bo oni po prostu muszą to ogarnąć, bo jak tego nie ogarną, to będzie łatwo ich z tego równania usunąć. Mówiąc w skrócie, takie jest moje zdanie. Chętnie poznam oczywiście wasze opinie w tym temacie. Króciutki temacik. Toto Wolff mówi, że nikt nie poprawi rekordu Mercedesa. To jest dość ciekawe. Mówi, krajobraz się zmienił. Nie sądzę, że w przeszłości komuś uda się uciec z 8 tytułami pod rząd. Tak wymyślono przepisy, mówi Toto. Mi też się tak wydaje. Uważam, to jest dobrze. To już nie te czasy. Ale ciekaw jestem, to już mówiłem, czy za parę lat będzie się chwalił Mercedes i Toto Wolff. No, my zdominowaliśmy Formułę 1, ale przepisy nie były właściwie ułożone. Bo posłuchajcie, co dalej powiedział. Mówi tak. Wiemy, kim są nasi rywale dziś i kim będą jutro i pojutrze dzięki limitom wydatków, które ustanowiono. Taki powinien być sport. Nie jeden team, a nie 3, ale może 5 teamów, które walczą o mistrzostwo świata. No, absolutnie tutaj też pełna zgoda. Natomiast co to mówi o przeszłości? I przede wszystkim nie tylko jeśli chodzi o mistrzostwo kierowców, bo ta uwaga idzie dalej. Jeżeli zespół nie zdobędzie 8 tytułów mistrza świata z rzędu, bo już tak są źle przepisy, znaczy tak dobrze przepisy ułożone, to czy jakiś kierowca zdobędzie 8 tytułów, nie z rzędu, ale generalnie po prostu. No bo teraz jak się zmierzy z jakimś terminem na dłużej, zespołem na dłużej, no to zdaniem to będzie 5, które będą walczyć o mistrzostwo i tam limity budżetowe to jedno, ale ten skalowany czas w tunelach aerodynamicznych, powtarzam wam i będę powtarzał jak mantrę, jeszcze nie wiemy naprawdę jak one działają, bo to dopiero się rozkręca. To może się okazać, że te jakby 5% czasu mniej to może być bardzo dużo, może sprawić, że po prostu te ekipy, które będą, nie wiem, w tym sezonie najwyżej nagle spadną na przykład na 4., 5. miejsce w mistrzostwach, będą miały za mało czasu w tunelach aerodynamicznych. I tego jeszcze nie rozumiem, jak to do końca działa. No w każdym razie, tak jak Max ma do 2028 roku kontrakt z Red Bullem, no to tak długo jak Red Bull będzie zdobywał mistrzostwo świata konstruktorów, to Maxa szanse będą malały. Może taktycznie lepiej będzie nie zdobywać tytułów mistrza świata konstruktorów, żeby mieć więcej czasu w tunelu aerodynamicznym. Kto wie, to może się tak skończyć. Natomiast tak czy inaczej, patrząc na te wypowiedzi, no skoro teraz jest właściwy sport, działa właściwie, no to znaczy, że wcześniej działał niewłaściwie, a skoro działał niewłaściwie, no to co z tymi wszystkimi tytułami kierowców i konstruktorów? Co sądzicie na ten temat? Chętnie poznam wasze opinie w tej kwestii. Przechodzimy teraz do depesz, a potem już pytania od was, których jak sądzę jest dużo. Już tu widzę jedno. Orlen nie będzie głównym sponsorem AlphaTauri, natomiast będzie dużym, będzie miał dużą ekspozycję, o tym co już mówiłem. Zaczynamy od Alfa Romeo, kolejna zmiana. Przyszedł Andreas Seidl. Co prawda twierdzą, że to nie ma nic wspólnego z przyjściem Audi, ale mi się wydaje, że ma. Zmienił stanowisko. Oczywiście jest teraz takim szefem całego Saubera, całej grupy Saubera, która nie tylko zajmuje się Formułą 1. Natomiast Alessandro Olnibravi został reprezentantem zespołu, team representative. Jest to bardzo dziwne stanowisko znowu, którego zdaje się, że wcześniej nie było. Znaczy reprezentantem teamu teoretycznie, formalnie to jest każdy człowiek, który w tym teamie jeździ, ale teraz jest jakieś nowe stanowisko, dziwne bardzo. Czy ma być szefem ekipy? Czy ma być politycznie reprezentować? Jeżeli tak, no to bardzo dobrze, bo jest to osoba bardzo taka politycznie wyrobiona, bardzo. Jest także dyrektorem zarządzającym całej grupy Saubera, w której współpracuje od bardzo, bardzo wielu lat. Zresztą z Fredem też od wielu lat współpracował. Ma też własną agencję menedżerską. Stoffel van Dorn jest jego kierowcą. Robert nie był menedżerem Roberta, ale doradzał Robertowi prawnie i oczywiście był przy Robercie przez czas jakiś. Jules Bianchi też był kierowcą Braviego. Jest to taki bardzo sprawny, doskonale ogarnięty w świecie Formuły 1, idealny człowiek Formuły 1. Mówi, że czyta wszystko, tak więc no, świetnie zbada, co się dzieje, ma taką gładką gadkę i taki aparycję taką bardzo dostojną i kompetentną aparycję, tak. Bardzo pasuje do środowiska Formuły 1, które zwane jest także klubem Piranii, bez cienia wątpliwości. Tak więc to jest jakby nowy, chyba nie wiem, szef. Zobaczymy jeszcze jak Sauber. Wydaje mi się, generalnie zespół Formuły 1 jakoś inaczej zaczynają układać swoje struktury i to właśnie to stanowisko reprezentanta zespołu to jest chyba tego przejaw. Napięcia w Mercedesie to się odnosimy do Helmuta Marko, który komentował odejście Jamesa Vowlesa do Williamsa jako szefa Williamsa, czyli jakby szef strategii. Tam Toto mówił, że ja mówię, że akurat, że oczywiście to wielka strata, ale się sobie poradzimy, bo mamy świetnie różne struktury, ale są głosy, że jednak nie, że jednak to jest bardziej kluczowa postać dla zespołu niż to wcześniej mówiono. No i pojawiły się wiadomości, że Vowles idzie do Williamsa, żeby albo się szkolić na zastępstwo, żeby zastąpić w pewnym momencie Toto w Mercedesie, albo żeby stworzyć zespół B, zespół satelicki dla Mercedesa. Vowles zaprzeczał, natomiast to jeszcze samo w sobie nie mówi, a Helmut Marko, szara eminencja Red Bulla w Sport1, powiedział, że mam kompletnie informację, Vowles odszedł z własnej inicjatywy i najwyraźniej zabrał ze sobą dobrych techników. Moje źródła twierdzą, że dlatego w Mercedesie panuje napięcie. No to ciekawe przed tą kampanią, prawda, kiedy mają walczyć o 8. tytuł dla Lewisa, bo to jest główna kampania Mercedesa, utrata takiego człowieka. Zobaczymy, czy, a jeśli tak, to jak się odbije, pamiętajmy, że kiedy stracili swojego lidera silnikowego, zresztą wyśmienitego, to też jakby silnikowo Mercedes w zeszłym roku za bardzo nie błyszczał. Co prawda silniki są zamrożone, ale wydaje mi się, że to akurat opanują jakimś cudem. Mniejsze opory będą w tym sezonie. Znam ostatnią datę premiery, o, na to nawet mam zdjęcie, zobaczcie. Mam wszystkie daty premier. Haas obstawił 31 stycznia, czyli wyprzedził wszystkich takim ruchem wyprzedzającym. Najpierw wyczekali, a potem po prostu wygrają show. To chodzi o kwestie takie po prostu wizerunkowe i chodzi o to, żeby się pierwszemu pojawić w dużym zakresie w mediach społecznościowych, generalnie w mediach po prostu. Wszystkie ekipy już ogłosiły, wszystkie będą pokazały samochód w lutym. Haas pokaże 31 stycznia, ale pokaże barwy, czyli pewnie render, a nie cały bolid. Co jest też praktyką jakąś Formuły 1. Pytanie, ile ekip może pokazać prawdziwy bolid na sezon 2023. Myślę, że to będzie na palcach jednej ręki policzone. Na pewno też żadna nie pokaże bolidów w speku wyścigowym, a i nawet zapewne w speku, który pojawi się na testach. Może poza jakimś tam ustawą. Williams może, ale też zobaczymy. Tak wyglądają teraz premiery bolidów Formuły 1. Są to premiery tak naprawdę barw i sponsorów. Nowy symulator Maxa, odlotowy, jakby z sensu stricte, dosłownie, kazał go zainstalować w swoim prywatnym samolocie za 12 milionów funtów. On oczywiście lubi simki, szczególnie jeździ endurance. Ostatnio nawet rozpętał aferę po wirtualnym wyścigu, chyba wirtualne Le Mans, bo znowu się coś tam zawieszało. Była z tego duża afera. I kamera w każdym kasku to nie jest postulat tych nowych czasów. Kamera w każdym kasku, kamera w każdym... Nie, to jest po prostu... Formuła 1 podpisało umowę, żeby każdy kierowca miał zainstalowaną kamerę gdzieś w tej wyściółce w kasku właśnie. Kamerę, która pokazuje jakby obraz z punktu widzenia kierowcy. Waży tylko 1,43 grama i ma 8 mm szerokości przekroju. Widzieliście już, moim zdaniem te ujęcia początkowo wyglądały bardzo ekscytująco, bardzo imponująco. Natomiast na dłuższą metę nie męczą mnie, w sensie, że to fajnie pokazuje, że kierowca widzi jeszcze mniej niż nam się wydaje, patrząc z tej kamery nad ruchopem czy przy pałąku kapotażowym. Natomiast też przesadza w drugą stronę, no, że aż tak bardzo nie trzęsie, tak? Jednak mamy jakąś stabilizację w oczach czy w mózgu, która sprawia, że aż takich wstrząsów podczas jazdy nie ma, jak to przekazuje, więc na dłuższą metę ja uważam, że to jest fajny taki gadżet, żeby pokazać przez chwilę, wprowadzić w nastrój, jak pada deszcz, albo właśnie gdzieś w Monte Carlo, jak jeżdżę między ścianami, czy po prostu przez chwilę wrzucić do samochodu, ale na dłuższą metę dla mnie jest to nie do zniesienia, natomiast chętnie poznam wasze opinie, szczególnie pod tym materiałem na temat tego obrazu, czy wam się ten obraz podoba. Szykujcie pytania najmniejsi, dlatego że tyle, jeśli chodzi o ten główny program dzisiejszych jazd. Jeszcze wam przypomnę jeszcze raz, że mamy spotkanie jutro, takie spokojniejsze, live'a z Antoną Marciniak, żeby omówić tam karierę Roberta, którą żeśmy śledzili z bardzo bliska. W zasadzie najbliżej, najbardziej konsekwentnie ze wszystkich dziennikarzy świata, mówiąc w skrócie, bo była w tym, no ja od Formuły Renault 2000, poprzez Formułę 3, World Series by Renault, Formuła 1 pierwszy raz, potem rajdy, potem wszystkie te kategorie, jakby większość tych startów, które były po drodze przez drugą Formułę 1, potem w DTM-ie, WEC-u, LMS-ie, to wszystko tak, no, my to wszystko widzieliśmy. W skrócie więc o tym będziemy rozmawiać. Zapraszam was serdecznie, natomiast teraz pora na odpowiedzi na wasze pytania. Zobaczmy, co tu się pojawiło. Widzę tutaj bardziej dyskusja. Zobaczmy. No tak, o tym, że on nie będzie głównym sponsorem z AlphaTauri, to już mówiłem. Natomiast będzie bardzo dobrze eksponowany. Czy Zajder nie wyciągnie Alfy? No moim zdaniem tak, tylko że no nie w pół roku, tak? To jest plan po prostu na lata, żeby przygotować tak naprawdę przyjście Audi. Czy polscy kierowcy mają większe szanse na agaż w Akademii Red Bulla? Moim zdaniem nie będzie miało to chyba większego wpływu, natomiast zobaczymy, no mogą się pojawić jakieś programy po prostu, że wejście do programu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, natomiast szczerze mówiąc, obecność w programie Saubera tak naprawdę, z tego co słyszałem, wcale nie była taką pomocą, wręcz bywała ciężarem, mówiąc w skrócie, bo tak dzieją programy młodych kierowców, jest to takie naprawdę, to się wydaje, że takie program młodych kierowców, tutaj będą, zespół siedzi, ktoś z Formuły 1 ich pilnuje, co się dzieje. Nie, to są jakieś umowy podpisane, gdzieś tam ktoś tam się tym interesuje, czy tego pilnuje. Nie mówię tak o wszystkich programach, bo jest ich dużo, natomiast w części tak to wygląda, szczególnie jak jest w tych programach 50 kierowców, tak, to wtedy wiadomo, że może być jakiś priorytet, ale że większość z tych kierowców jest po prostu traktowana z buta, mówiąc w skrócie, niepoważnie. Ścieżka WRT BMW LMP2 jest realna. Nie wiem, zobaczymy. Pamiętajmy, że pierwszy plan był taki, że WRT miał być zespołem fabrycznym dla Audi i już mieli to ogłosić po prostu, tylko w ostatniej chwili, siema Baltazar, pozdrawiam serdecznie, tylko w ostatniej chwili zostali poproszeni przez Audi, nie, jeszcze się zatrzymajmy, a potem Audi podjęło decyzję, że zostaje jednak, że wchodzi do Formuły 1 i nagle z dnia na dzień ucięli program wejścia do hypercarów, więc może faktycznie ten drugi obrót będzie bardziej szczęśliwy. Co z młodymi z Polski? No to już o juniorach to już odpowiadałem, Adrian, przed chwilą. Umowy z Red Bullem, jeśli chodzi o program, no to raczej podpisuje się inną drogą niż poprzez jakiegoś sponsora. Chociaż oczywiście wszystko da się wychodzić, natomiast jeszcze raz, pojawienie się młodego kierowcy w programie kierowców w całą pewnością nie gwarantuje, że będzie miał łatwiej w wejściu do Formuły 1. Absolutnie nie. To jest po prostu bardzo, bardzo dużo kierowców. Jaka jest przyszłość McLarena? Czy Norris odejdzie? Norris ma kontrakt do 2025 roku, więc za szybko nie odejdzie. Jeżeli odejdzie, to do dużej ekipy mocnej, w której się z miejsca zwolni. McLaren musi skorzystać na tym, że Formuła 1 się wyrównuje po prostu. I na tym może skorzystać Norris. Szczerze zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że będzie tak, jak Toto mówi, że będzie, nie wiem, 4-5 ekip, które będą walczyły o mistrzostwo i wówczas jedną z tych ekip będzie McLaren. EML, dziękuję bardzo za donata, zacnego i za te podziękowania. Pozdrowienia CES i wielkie dzięki za to, co robisz. PS, bardzo ciekawi mnie nowy design AlphaTauri w związku z przejściem Orlenu. No mnie też bardzo ciekawi. Myślę, że będzie dużo tego Orlena na obiedzie Formuły 1. Gdzie pan chciałby widzieć, panie Cezary, gdzie pan chciałby widzieć RK w 2023 roku? Najbardziej to Formuła 1, mówiąc szczerze. Natomiast jeżeli nie Formuła 1, to mi się wydaje, że WEC jest takim najlepszym ruchem, szczerze, czyli no fakt jest taki, że w Hypercarze będzie dużo zamieszania, więc ta LMP2 przynajmniej na sportowo jest taką kategorią bardziej stabilną i być może bardziej atrakcyjną, natomiast się ustabilizuje Hypercar i oczywiście te Hypercary. Sam Robert mówił, że chciałby też jeździć i potencjalnie walczyć o zwycięstwo w Le Mans w najwyższej kategorii. Czy Robert w jakiś sposób pomaga naszym juniorom w motorsporcie? No, nie tak dawno temu wspierał Tymka Kucharczyka i sprzętem, i wsparciem w kartingu, i dobrym słowem, więc to wydaje mi się, to było bardzo, bardzo ważne, bardzo cenne wsparcie. O poprawkach w Gastonie Misiukala nie będziemy mówić, bo to jest takie po prostu wróżenie w fusach i no, bezcelowe. Tylko inżynierowie Formuły 1 tak, z danych zespołów wiedzą tak naprawdę, co się z tymi bolidami dzieje i tyle. I dopóki nie wiedzą na torce, można mówić o jakichś poprawkach i są wszystko czyste spekulacje. Tylko tor pokaże, co będzie się działo. Brak Roberta w to już nie to samo będzie, pisze Grzegorz. No Grzegorzu, niby tak, ale no super fajnie było oglądać Roberta, kiedy się pojawiał na tych weekendach, czy to jeździł po torze, czy nawet był w padoku. Naprawdę było strasznie przyjemnie zawsze widzieć go w tym środowisku i myślę, że Robert w tym środowisku jeszcze się znajdzie znowu, jak zakończy karierę wyścigową. Natomiast no tak naprawdę w Formule 1 już prawie Roberta nie było. Mieliśmy te treningi, mieliśmy testy, ale starty tak były z rezerwy 2, a tak no to nie za bardzo. Czemu prezentacje bolidów już tak nie jarają? Myślę, że jarają, tylko no już jak ktoś w tym siedzi mocno i no to zdaje sobie sprawę, ile razy można oglądać rendery, tak? I oglądać na przykład, nie wiem, zeszłoroczny bolid w nowych barwach i się jarać tym, co kto przerobił, kiedy wyjeżdżają na tor w testach i okazuje się, że to nie to, a potem wyjeżdżają w drugich testach i to jeszcze nie to, jak Mercedes w zeszłym roku zrobił 2 samochody, tak, na bogato. Gdzie oni znaleźli pieniądze o to. A potem oczywiście na pierwszym wyścigu to tak zawsze było, też większość bolidów wygląda inaczej. Szkoda, Krzysztof pisze, szkoda Robercika, mam nadzieję, że to chwilowe, tylko ten rok, oby. Dzięki za smutne info, pozdrawiam. No nie ma za co, to nie moje info. To już jest info, które de facto no, wyszło i z Orlanu i generalnie wyciekło. Jakie jest są pana plany zawodowe na 2023? Gdzie prócz YouTube możemy cię zobaczyć? Oprócz YouTube możecie mnie zobaczyć na TikToku, który się prężnie rozwija, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Będę też w internecie, gdzie to jeszcze nie powiem. Myślę, że będę w kanale sportowym, bo wydaje mi się, że będziemy kontynuować, mam nadzieję, naszą współpracę w różnych innych projektach. Piszę teraz e-booka, który się ukaże z samym początkiem marca. Za chwilę powiem o czym. Jest to bardzo ekscytujący projekt, bardzo fajny. Planuję wydać jeszcze jeden album, taki limitowaną wersję i jeszcze zrobić jedną publikację. Chyba wejdę na nową platformę też internetową. Mam bardzo bogate plany. A jeśli chodzi o wyjazdy, no to oczywiście co, już mam bilet na Bahrajn, na Grand Prix Bahrajnu, na pierwszy wyścig Formuły 1. Zobaczymy, co dalej z Robertem, czy będzie WEC. Jeśli będzie WEC, czy uda mi się też złożyć jakiś porządny budżet na to, wtedy będę tak jeździł na jakieś tam, na daną liczbę wyścigów WEC-u, po prostu tutaj jeszcze czekam na potwierdzenie, natomiast no, jak będzie Robert startował, no to minimum Le Mans zrobię, szczególnie na stuletnie, na stuletni wyścig w historii. Tomasz pyta, czy temat Viaplay jest grany. No nie wiem, czy widziałeś planszę na początku. To tak, grę mamy tutaj, tak, współpracuję już teraz, mówiąc w skrócie, akurat w takim wymiarze, który bardzo, bardzo mi pasuje. Jeśli chodzi o inne pomidory, nie mogę być takich rzeczy, mówiąc szczerze. Czy uważasz, że Mercedes się rozpada? Nie, uważam, że Mercedes jest bardzo mocną, zwartą organizacją, nawet jak Wolves odchodzi, to jednak cały czas siła tego zespołu tkwi w organizacji, w świetnym szefie, w świetnym składzie dwóch wyśmienitych kierowców. Robert do IndyCar to raczej nie nastąpi z kilku powodów, nie wiem, czy Robert chciał się szarpać na to, żeby jeździć w Stanach, chociaż no, mówił o tym, że endurance w Stanach, tylko że IMSA nie jeździ tak często jak IndyCar, natomiast w IndyCar nie ma wspomagania. Na jakie daily auto zmieniłby pan Civica Type R? No żadne, mówiąc szczerze. Jeżeli miałbym zmienić Civica, to tylko na, nie wiem, inny rodzaj samochodu, mówiąc w skrócie. Czyli, nie wiem, albo sedana, albo SUV-a, albo elektryka, po prostu inny typ samochodu, albo na brand inny, po prostu cały, na, nie wiem, na premiówkę, o, to tak. Natomiast tak jak na co dzień, jak mój prywatny samochód, taki to jest dla mnie daily idealne, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Hyundai 30N też jest zajebistym daily, tylko trochę więcej pali. Golf GT jest bardzo dobrym samochodem. No, Peugeot 308 GT niestety już nieprodukowane, też mega fajne. Dużo jest, mówiąc szczerze, dużo jest kandydatów na to. Za cicho, przepraszam, no po prostu jest cicho, gdyż atmosfera jest, co dużo mówić, przyciszona, poproszę po prostu o podgłośnienie. CES, jakaś oficjalna zbiórka dla młodych, żeby wesprzeć ich finansowo. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o poparcie jakiegoś takiego projektu, tylko że nie wiem, tutaj brakuje do testów kluczowych w karierze, nie wiem, 50-100 tysięcy euro, to tak, ale no, wątpię, żebyśmy mieli taki potencjał finansowy, żeby przez zbiórkę finansować karierę kierowcy młodego w sportach samochodowych, biorąc pod uwagę, że za Formułę 3 nawet w $1,5 miliona wołają, chociaż tak naprawdę słyszałem, że można o wiele taniej, w zależności od układów, prawda, jaki jest kierowca, można taniej zdobyć ten fotel. Natomiast generalnie taka cena pierwsza z urzędu, że się idzie z ulicy, to jest $1,5 miliona, czy euro nawet. Teraz też prawie to samo, więc wątpię, żeby była, a to jeszcze jeden sezon, no to trzeba mieć strategię na kilka lat, żeby startować. Adrian, jako wieloletni fan Red Bulla cieszy fakt pojawienia się Orlenu na AlphaTauri. Cieszy bardziej niż Alfa Romeo. Oczywiście biorąc pod uwagę system na kibica, a nie zaplecza. Czy nowy Civic jest lepszy od tego, którego masz? Nie jeździłem nowym Type-Rem, na pewno będzie szybszy. Nowy Civic jest lepszy od tego, którego mam, jeździłem nim i jest to oczywiście auto no, nowocześniejsze, takie cichsze, jeszcze lepsze, szybsze, jakby świat idzie z postępem, jest to bardzo, bardzo fajny samochód. Aczkolwiek jeśli chodzi o wygląd, ja wiem, że są opinie, że to przesadzone auto, ten Type R, no moim zdaniem historia pokaże, że nie, że to będzie właśnie jego wyjątkowy. Cieszę się, że mam FK8, dlatego że to jest najbardziej szalony samochód tych lat i ostatni taki, jeśli chodzi nie tylko o osiągi i o to, ile tam, co z nim można zrobić i jego masę bez tej gównianej hybrydy, ale też jeśli chodzi właśnie o wygląd, mówiąc w skrócie. Co sądzisz na ten temat przeróbki ostatnich zakrętów w Hiszpanii? Czy to lepiej? Znaczy tam słyszałem, że mają ominąć szykanę znowu, że zgłosił organizator, żeby szykana, która została wstawiona, żeby ułatwić wyprzedzanie, ma być usunięta, żeby ułatwić wyprzedzanie. Obie konfiguracje są spoko. Ta szykana była trochę tak wstawiona, trochę na siłę, mówiąc szczerze. Ale aczkolwiek była też super fajnym miejscem, żeby obserwować bolidy, żeby naprawdę dużo pokazywała na temat tego, kto ma najlepszy bolid. I jeżeli udawało mi się obstawiać na początkach sezonów, kto na czym stoi trafnie, a udawało się, a szczególnie jak ktoś stał bardzo dobrze, sobie radził, no to właśnie na tej ostatniej szykanie, patrząc, nie na szykanie, tylko na sekwencję wyjścia z łuku do szykany dojazdu, bo tam jest wyjście z łuku prawego, trzeba dojść do lewego z gazem, potem hamować, to jakby przy zmianie kierunków jazdy, potem wejść wolny, podbijający tak naprawdę sekwencję zakrętów, bo tam są dość wysokie tarki i potem dać na przyspieszeniu, no to jeśli chodzi o stabilność w wolnych zakrętach właśnie i takie podczas zmiany dynamiki, czyli przyspieszania, hamowania, zmiany kierunków jazdy i zawieszenia, no to no to absolutnie było to miejsce fenomenalne, więc jak go nie będzie, no to będzie po prostu trochę trudniej. Tak samo zresztą jak Bahrain, już niedługo nadchodzą testy. Nie będzie aż tak dobrze pokazywał układu sił Formuły 1, jak robiła to Barcelona, ponieważ jest to tor, który stawia wyjątkowe absolutnie wymagania, zupełnie inne niż inne tory. Jest bardzo, bardzo szorstki i jest do tego jeszcze no, bardziej podsterowny, bardziej obciąża przednie opony niż większość innych torów. Nie pytajcie mnie o Viaplay, dlatego że no, mam współpracę, która mnie bardzo, bardzo cieszy, mówiąc szczerze. Teraz, jeszcze raz, widzieliście planszę przed programem i mówiłem o niej poprzednio. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to jest jakby... To jest, I don't know, nie? W sensie, że ja ten, nie ten... W każdym razie nigdzie nie dzwoniłem i nie ten, nie zamierzam. Mariusz Maczydowski, nikt nic nie wiedział, tylko ty zawsze wiedziałeś, co za pieprzenie. Przestań, kurde, ludzie zgadywali i tak dalej. Ja byłem tą osobą, szczególnie z tego kręgu językowego, która mówiła dokładnie, co jak ma być i mówiła dlaczego. Nikt tego nie robił, mówiąc w skrócie, więc... Natomiast byli ludzie, którzy się domyślali, tak, i czy wyliczali to, nie, Mark Hughes na przykład świetnie, tylko w inny sposób wyliczał, co się dzieje, tak, więc to nie jest tak, że tu nikt nic nie wiedział, tylko ty wiedziałeś. Co to jest w ogóle za tekst? Gościu, kurde. Czy Fredowi będzie ktoś pomagał w ogarnięciu, czy będzie grande katastrofa? Myślę, że Fred się wejdzie w ten układ, jak to Fred na miękko i zobaczy, co da się to zrobić i ugrać i tyle. No, co nastąpi, zobaczymy. Naprawdę nie jestem w stanie tego przewidzieć. W jaki sposób mogę pociągać Robertowi z jego czasu w F1 i te emocje, jakich mi dostarczył? Takich rzeczy, bo są to informacje... nieoficjalne, tak? Znaczy, w sensie, że nie wolno ich wyprzedać. Dobrze, moi mili, mi się wydaje, że to ten, że to już myślisz, że w LMP2 Kubica daje z Orlenem? Myślę, że będzie tam, wybaczcie, że będzie tam miejsce, no z całą pewnością będzie ambasadorem Orlenu, więc prawdopodobnie, jeżeli będzie gdzieś dalej startował, to gdzieś tam będzie też znajdował się Orlen. Który z debiutantów w tym roku według ciebie będzie najlepszy? No, wydaje mi się, że Oscar Piastri z całą pewnością, no, zobaczymy, ale to jest taki pewniak. Oscar Piastri jest absolutnie no, super dobrym CV. Mistrzostwo Formuły 2 w pierwszym sezonie, mistrzostwo Formuły 3 w pierwszym sezonie. Dwa zespoły się niego kłóciły, zanim zadebiutował, więc nie ma opcji, żeby był słaby. No chyba, że naprawdę coś się wydarzy niesamowitego. Czy jeśli uda się rzeczywiście zmniejszyć bolidy w 2026 roku, czy ten wyścig może być bardziej emocjonujący? Moim zdaniem będzie, mówiąc szczerze. De Vries nie będzie debiutantem. De Vries debiutował w zeszłym roku w Formule 1. Natomiast De Vries będzie jeździł AlphaTauri, a Piastri McLarenem, który moim zdaniem lepiej rokuje od AlphaTauri, plus jeszcze no Piastri jeszcze raz no ma... De Vries jest bardzo mocnym zawodnikiem, świetnie się pokazał i też był świetny w kategoriach juniorskich, ale jednak no Piastri wchodzi mimo wszystko z większym przytupem. Dobrze, kochani. Tyle jeśli chodzi o nasze spotkanie dzisiejsze. Dziękuję wam bardzo serdecznie po raz kolejny. I co, zostajemy na łączach. Zapraszam na sobotnie spotkanie zadano Marcinek, żeby przejść sobie przez różne etapy kariery Roberta Kubicy. Już na spokojnie oddać hołd naszemu najlepszemu kierowcy, najwspanialszemu w historii motorsportu polskiemu po prostu. Bo to się należy i zastanowić się, co dalej. I co, lada dzień będę też wrzucał historię jednego pstryknięcia kolejną. Zapraszam na tą, która już wisi teraz, nowy sezon, dzień, w którym Robert szedł do Formuły 1 i jak to się rozegrało. Zresztą ze wspomnieniami Roberta, bardzo fajnymi, jak nie widzieliście, bardzo, bardzo polecam. I widzimy się wkrótce znowu. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.